Witam wszystkich widzów serdecznie, Grzesiek HK i zapraszam was do Gwintusia. Zagramy sobie dziś Zewem Harmonii. Miałem ochotę stworzyć coś pod harmonię, pod wzmacnianie, dlatego stworzyłem sobie właśnie to zestawienie. Zapraszam was do omówienia talii, następnie przejdziemy do trzech gier rankingowych. Zew Harmonii daje nam przywilej zagrania dany medbach. Niestety uaktywnia to tak naprawdę, że przeciwnik wie, że gramy typową harmonię. No ale cóż, dana medbach ma w sobie harmonię i jest dodatkowo reliktem, dzięki czemu może uaktywnić nam wszystkie harmonie znajdujące się na naszym polu bitwy. Kryształowa czaszka, przewaga taktyczna. Tajemnice Lokfein, potężny scenariusz. Tworzymy na prologu strażniczkę jeziora, aspekt Jutrzenki. Później na rozdziale pierwszym, przez to, że gramy też lojalnie, nie będzie problemu z tym, że będziemy aktywować, że za każdym razem, gdy zagrywamy nieneutralną jednostkę, czyli jednostkę Skojatel, wzmacniamy ją o jeden za każdą kategorię, która posiada. Jeżeli ma na przykład krasnolud człowiek, wtedy wzmacniamy ją o 2. Na rozdziale drugim tworzymy i zagrywamy Lokfein zrównanie. Wielki dąb, bardzo potężna karta moim zdaniem. Zadajemy wrogiej jednostce obrażenia równe liczbie kart po lewej stronie wielkiego dębu przy rozmieszczeniu. Następnie wzmacniamy wielki dąb o liczbę kart po prawej stronie wielkiego dębu. Także jeżeli nie last save, to naprawdę taki przymus wyrzucenia przeciwnikowi coś z pola bitwy takiego dosyć mocnego. Woda Brokilonu, dawno niewidziana karta, tworzymy w rzędzie po prostu młode driady w liczbie 2. Jeżeli ustoją kilka tur, to potrafią wznieść się na wyżyny swoich umiejętności. Zew Lasu, do zagrania nieneutralnej jednostki ze swojej talii i wzmocnienia ją jej o 1. Tak naprawdę jedyna wyciągarka, którą tutaj mamy. Pawko Gale, również zapomniana karta, dostała tak naprawdę w ostatnim patchu buffa w postaci tagu Harmonii, dzięki czemu może też się wzmacniać. Na rozkazie dalekim zasięgu zadajemy jednostce jeden punkt obrażeń. Jeżeli kontrolujemy tylko nieneutralne jednostki, zamiast tego zadajemy 2 punkty obrażeń, odnowienie 1. Barnaba Beckenbauer, na rozmieszczeniu wzmacniamy sojuszniczą jednostkę Elfa, Krasnoluda i Driadę o 3, więc potrafi nam to zrobić 14 punktów za 8 werbunku. Brechen, niszczymy skrajnie prawą jednostkę w rzędzie przeciwnika z co najmniej 5 jednostkami. Jeżeli będziemy mieli Adrenalinę 3, to zamiast tego możemy zniszczyć skrajnie prawą jednostkę w rzędzie przeciwnika z co najmniej 3 jednostkami. Nie mamy tutaj przesuwajek, ale myślę, że Brechen sam w sobie jest naprawdę mocny. Strażniczka jeziora, aspekt zmierzchu. Nie dość, że ma harmonię, to jeszcze w dodatku ta harmonia tej jednostki aktywuje się także, kiedy jest w ręce lub w talii. Drzewiec Odyniec jako tak naprawdę delikatny wspomagacz dla Pawko Gale'a, dlatego żebyśmy mogli sobie ustawić coś pod wielkiego dęba i inne tego typu sprawy. Jeżeli kontrolujemy Driadę, zyskujemy zapał. Jeżeli Drzewiec Odyniec jest na dalekim zasięgu, przenosi się do rzędu bliskiego starcia i zadaje 2 punkty obrażeń wrogiej jednostce. Oczywiście możemy wybrać tą jednostkę. Odnowienie 1. Kiedy jest na bliskim starciu, przenosimy się do dalekiego zasięgu, dzięki czemu możemy uleczyć Drzewca Odyńca. Płacząca Wierzba, nie dość, że ma tak harmonii, to na bliskim starciu wzmacnia się o liczbę unikatowych kategorii głównych, które posiadają przez nas kontrolowane jednostki. Na rozmieszczenie na dalekim zasięgu możemy zatruć wrogą jednostkę, jeżeli trzeba. Ida, oczyszczenie. Ciaran, blokada i przeniesienie do drugiego rzędu. Percival, harmonia 2, czyli za każdym razem, kiedy zagrywamy inny tag, którego jeszcze nie mamy na polu bitwy, wzmacnia się po prostu o 2. Etriel z Murlegą, bardzo fajne połączenie, lubię to połączenie zawierać w naszych taliach. Zadajemy wrogiej jednostce 3 punkty obrażeń. Jeżeli kontrolujemy Murlegę, już jest na stole, zamiast tego zadajemy aż 7 punktów obrażeń. Wtedy to robi nam 11 punktów za 6. Murlega, zadajemy wrogiej jednostce 3 punkty obrażeń i robi to więcej niż Etriel, pod warunkiem, że mamy fajne cele w postaci 3 jednostek koło siebie i zadajemy 3 punkty obrażeń również jednostkom sąsiadującym, jeżeli kontrolujemy już na stole Etriel. Następna karta, Anterion. Potężna karta, również harmonia. Na rozkazie nasycamy sojuszniczą jednostkę zdolnością harmonia. Driada Łowczyni,
Nie dość, że ma tak harmonii, możemy zatruć wrogą jednostkę. Jeżeli nie ma co zatruć, można powiedzieć, a praktycznie zawsze jest co zatruć, umówmy się, na bliskim starciu możemy zamiast tego zadać 2 punkty obrażeń wrogiej jednostce. Krasnoludzki wóz bojowy do aktywowania naszej harmonii i jeżeli rzucimy na bliskie starcie krasnoludzki wóz bojowy, będzie miał siły 7 i 3 punkty pancerza, co jest naprawdę fajną wartością. Możemy dzięki temu chronić nasze jednostki troszeczkę bardziej. Młoda Driada, jeden egzemplarz, po prostu ma harmonię. Adept Szkoły Kota, na dalekim zasięgu dajemy sojusznicze jednostce witalność na liczbę tur równą jednostek w rzędzie wskazanej jednostki. Jeżeli zrobimy to na bliskie starcie, dajemy wrogiej jednostce krwawienie na czas równy liczbie jednostek we wskazanym rzędzie. Kameleon, nasycamy się losową kategorią główną Skojatel, której nie kontrolujemy. Zagrywamy się ponownie, następnie zmniejszamy swoją siłę bazową o 1. Co ciekawe, nie ma tutaj zawartego żadnego smoka. Dębostworki, bliskie starcie, mamy lojalność, także używamy obu umiejętności. Nie dość, że dajemy krwawienie na czas 4 tur, to tworzymy drugi egzemplarz dębostworków. Krasnolud Harcownik, bliskie starcie, zadajemy wrogiej jednostce 3 punkty obrażeń. Jeżeli przeżyła, zyskujemy 1 punkt pancerza. Na barykadzie, na rozkazie możemy zadać ponownie 3 punkty obrażeń. Także dek zapowiada się dość silnie. Zobaczcie, ile tutaj jest złotych kart. No i zobaczymy, jak nam pójdzie w gierkach rankingowych. Zapraszam. Jest pierwszy gracz. My zaczynamy. Oj. Nie mam cierpliwości do ludzi. Synergii. Szturm kontra... Jak się właściwie nazywała nasza umiejętność? Zew harmonii. Prawie jak zew lasu. No dobrze więc. Gramy przeciw kontroli. Jestem ciekaw, jak to wyjdzie. Mamy scenariusz. To jest fajne, że już go mamy. Zaczniemy sobie na pewno z wody Brokilonu. Brechen. Ja lubię mieć Brechena od razu, ponieważ może to nam dać tak naprawdę bardzo fajny przywilej zniszczenia jakiejś wrogiej jednostki. Na razie dobrze. No to zaczynamy z wody Brokilonu. Ciekawy to może być pojedynek, ponieważ przeciwnik gra bardzo mocno kontrolnie, a my bardzo mocno wzmacniająco się. Dobrze, jest Drakar Bjorna. To jest niestety... no dla nas utrapienie trochę, no ale cóż. Zagramy tak. Ochronimy sobie trochę Anteriona. Anterion tak naprawdę to jest potężna karta, prawie tak naprawdę jak Percival, który ma 6 werbunku. Bo można powiedzieć, że ma harmonię 2, ponieważ daje sojuszniczej jednostce właśnie tak harmonii. Mewa. Nie zrobi sobie na cmentarzu carry overu ich. Także dobrze. Ale zagrał korsarza, zaraz sobie aktywuje, wiadomo. Dobrze, zagramy na razie Kameleosia. Albo może jeszcze Pawko. Chwila, muszę pomyśleć chwileczkę. A może ten krasnoludzki wóz bojowy? Też to nie jest złe. Anteriona zostawimy jeszcze rozkaz, bo przeciwnik na pewno chce nam nasycić coś, co my nasycimy właśnie tagiem harmonii. Dzięki czemu, bo tutaj mamy, przeciwnik ma podwójne obrażenia będzie miał. Także... myślę, że krasnoludzki wóz, ponieważ... no właśnie. Ale czy to było takie dobre? Ja bym eliminował silniki prędzej na jego miejscu. No ale dobra. Czyli my sobie inną jednostkę niż krasnoludzki wóz bojowy uaktywnimy Anterionem. No ładnie. 4 tury, jasny gwint kataklizmu.
No dobrze. Zagramy sobie tak. Anterion i tak czy siak nam zginie prędzej czy później. Zagram sobie Pawko. No i znowu trzeba będzie łatać. Pawko Gale. Łatać Gwinta, wiadomo. Każdy z nas wie, kto to jest Pawko. No i teraz mamy dwa punkty obrażeń, to jest bardzo fajne. Zagramy sobie Kameleosia. Ale to jest potężne, już czuję tą siłę harmonii. Co ciekawe, wódz z wyżyn? Czyżby on tam grał z Branem i innymi tego typu rzeczami? I z Rejzami? Może być to jakiś ciekawy deck, z czego on to zagrał, z ręki? Ulula. Jest moje kochanie. Aż mi żal jej zbijać tak naprawdę. I tak jej nie zbiję od razu. Chyba, że rzucę wielki dąb. I użyję Pawko. Ale szczerze mówiąc... Co by tu zrobić najlepszego? Wiecie co, jeżeli ja rzucę tak naprawdę ten wielki dąb, to mamy praktycznie pewną wygraną pierwszą rundę. Także myślę, że sobie tak zagram. Jasny gwint! Przecież jak on to będzie grał, to ja pasuję. Nie ma opcji, że ja gram to dalej. Co najmniej trzema jednostkami, czyli jakbyśmy zagrali Brechena teraz, na to trzeba uważać. To nie zniszczylibyśmy Drakkaru Bjorna. Ponieważ przeciwnik ma te trzy jednostki, to znaczy ma dwie jednostki, właśnie o to chodzi. A tutaj ma artefakt. No dobra, na razie jest całkiem cacy. Czy ja go chcę blidować? Wiadomo, że długa runda jest dla nas przychylna, ale zobaczymy, jak to będzie. Wiecie co, ja chyba wolę sobie iść jednak na długą rundę. Nie wiem, co tam jeszcze przeciwnik gra. Wiadomo, gra korsarzy i inne tego typu rzeczy. Drakkar bojowy na przestrzeni rundy potrafi zrobić naprawdę kolosalne wartości, więc nie wiem, dlaczego wyrzucił Drakkar. Może zagra z ofiary dla Frey albo z Fukusi, żeby stworzyć nam deszcz na czas 5 tur. Zaraz zobaczymy, przekonamy się o tym być może. Płacząca wierzba w takim razie idzie na bliskie starcie, jeżeli nie dobierzemy Driady Łowczyni. Bardzo dobre karty tutaj są nadal. W ogóle ta talia widzę, że jest naprawdę mocna. Oczyszczenie może się przydać, na przykład na obłąkanego korsarza. Jest elf, nie ma krasnoluda, więc Barnaba... Ale możemy dobrać z tego, z Lockfein zrównania. Dobra, zagramy sobie tak. Zobaczymy, czy przeciwnik też ma Sirocco na przykład. Ja ci dam rybi oddech, ty wieprzu ty. Więc tak. Z czego by tu zacząć? Lockfein zrównanie. Utwórz brązową jednostkę Skojatel o głównej kategorii, której nie kontrolujesz.
Możemy też tak naprawdę spróbować wtedy stworzyć tą driadę łowczyni. Widzicie, ja tutaj gram tylko i wyłącznie dwie trutki. Zazwyczaj ludzie grają trzy, ja gram dwie. To znaczy też zazwyczaj gram trzy, ale teraz zawarłem sobie dwie. Zagramy tak. 6 do 9. Jest, oj, oj, oj. Krach. Ze mną zaczynasz? Z dzikiem morskim? Nie mam czym tego zbić. No cóż, zagramy więc w ten sposób. Zagramy tak. Ale słabo żeśmy dobrali. Jasny gwint. Bardzo słabo. Wiadomo, przeciwnik nam niszczy najprawdopodobniej obrońców Mahakamu. Bardzo by się przydał ze wlasu, żeby wyciągnąć na przykład Ciaran. Ona by tu naprawdę oddała nam tą gierkę, można powiedzieć. Dziewiątki? Wygląda, jakby miał przeciwnik pożogę. Ale teraz jej nie może użyć, bo będzie to miał inicjatywę. Okej. Zagramy sobie Anteriusza. No nie wyeliminujemy mu tego kracha, więc to będzie naprawdę batalia nie z tej ziemi. 36-11. Na razie czuję się dość pewnie, pomimo że u przeciwnika stoi krach. Myślę, że sobie nasycę aspekt jutrzenki, ale z drugiej strony on może mieć Morkwarga, który nam wyeliminuje ten aspekt jutrzenki, więc nie wiem, czy po prostu nie nasycę tej dany medbach. Okej. Bardzo dobre zagranie ze strony przeciwnika. Zagramy sobie młodą driadę. Jestem lasem, a las mną. Kontrola często słynie z tego, że przegrywa przeciwnik jakiś czas, ale na końcu się okazuje, że jednak udaje się wygrać. Ostatnio grałem kontrolą przeciw z kumplem, jak siedzieliśmy. To grałem na potęgę. Odkąd przeciwnik rzucił chruma, cały czas przegrywałem, aż ostatnim ruchem wygrałem o 3 punkty. To była naprawdę batalia nie z tej ziemi. Zagramy sobie tak. Zniszczymy mu to, może tego kracha jednak dopadniemy brechenem. Może jednak. Jeżeli ten drzewiec będzie stał, to naprawdę może być ciekawie. Zagramy sobie witalność. Nadchodzi czas białego zimna i białego światła. Dzięki czemu ochronimy trochę tą młodą driadę. No i zobaczymy, czy uda nam się zdjąć kracha. Jeżeli przeciwnik położy jakąś jednostkę z prawej strony, no to wtedy kracha nie uda nam się ściągnąć od razu. I myślę, że w tej tej grze nie uda nam się po prostu, no i tak jest niestety. Aj. Ostatni oddech bogu. 27-21. On na pewno ma Morkwarga, nie wierzę, że nie. To chyba muszę ściągnąć Bjorna, bo
co innego. I tak się nie dostanę do jego kracha, także... No chodź, paskudo, sprawdzę, czy masz błękitną krew. No właśnie. No chodź, paskudo, sprawdzę, czy masz błękitną krew. Brechen ma przekozackie teksty. Drakkar Dimon. Dosyć późno, ale ja też go rzucam zazwyczaj, kiedy ma co najmniej 3-4 pancerza. Zagramy sobie Barnabę Beckenbauera. Tylko niestety w IDE. Myślę, że to ci się spodoba. Płaczącą wierzbę później. W razie poparzeń skonsultuj się ze znachorem lub uzdrowicielką. Płacząca wierzba wzmocni się o 1 poprzez nasz scenariusz. W tej talii, z tego co widzę, można grać w pierwszej rundzie na przykład Zew Harmonii, oj. Zew Harmonii, czyli dane Medbach, i na trzecią zostawiać sobie tajemnicę Lokfein. Nieźle. Zagramy tak, dzięki czemu wzmocnimy się o kilka. Zawsze to 5-6 punktów, także klikniemy go dopiero, kiedy rzucimy oczywiście strażniczkę. Myślę, że może to nawet uda nam się ugrać. Jest 44 do 28, to jest 16 punktów przewagi. Także, a my mamy jeszcze 16 w ręce. Ale ciekawie. U przeciwnika, zobaczcie, krach, Svalbard, scenariusz, także słowę jeszcze, jasny gwint. Co jeszcze będę musiał? No ale udało nam się. 70-39, wygraliśmy o 31 punktów, bardzo ładnie, bardzo mocno. Wygraliśmy z przeciwnikiem o nazwie Synergy. No dobrze więc, zapraszam was do drugiej rozgrywki. No i jest drugi rywal, Voza della Rosa. Północ się ukorzy, takie jest jej przeznaczenie. Areszt kontra Zew Harmonii. Oj, przeciwnik tutaj wystosuje naprawdę multum blokad. Znowu trudno trafiliśmy. Tam ze szturmem udało się wygrać nawet dobitnie, ale nie był to taki typowo szturm, wiecie, a tutaj mamy do czynienia z wieloma blokadami. Przeciwnik ma zapewne przynajmniej jednego łowcę Van Morlehemów i jedną konnicę Alby, tak mi się wydaje. Dobrze, teraz wymieniamy, bo za dużo gadam chyba. Kameleos jest w porządku. Pawko. Chyba jest w porządku, chociaż za mocne są te karty. Na razie Brechen. Jest Etriel, nie ma Murlegi, w razie czego możemy dobrać z Zewulasu. Ale bardziej myślałem na początku o tym, żeby dobrać Driadę Łowczyni, żeby mieć drugą truciznę. No ale dobra, nie ma to nie ma. Zaczniemy sobie od Wody Brokilonu, wiem, że przeciwnik nam zapewne to zablokuje. Cesarska żeglarka. Co? Akurat ma na wierzchu? Bo wiecie jak to działa. Wybiera kartę ze swojej talii. Jeżeli na koniec swojej tury jest ta karta na wierzchu już, to wzmacnia się o 1. Kiedy jest flanka, a przeciwnik ma flankę, wzmacnia się o 2. A jeżeli nie jest, jest gdzieś tam załóżmy w środku, to przenosi się o jedno miejsce wyżej w talii. Jeżeli na przykład ma przeciwnik flankę, to przenosi się o 2 miejsca wyżej w talii. Także naprawdę przeciwnik trafił tutaj jak złoto. Zagram sobie Murlegę. Dzięki czemu w następnej turze zbiję sobie tą cesarską żeglarkę, jeżeli przeżyje oczywiście Murlega.
No ale ma 5 punktów siły, także myślę, że jest dobrze. To jest jednak silnik na przestrzeni całej rundy, kiedy tak naprawdę przeciwnik ma dopiero 8 kart jeszcze. To zrobi naprawdę mu wiele. Myślisz, że zdołasz mnie złapać, głupcze? O, to był fajny tekst. Etriel. Wyczułam cię z daleka. Hakai. No i weszła Etriel za 11 punktów. To jest naprawdę kozackie. Pamiętam, jak one miały 7 werbunku obie, to wtedy już były mocne. A teraz mają 6 i zauważcie, że nikt ich nie gra. Wiadomo, że trzeba mieć i jedną, i drugą, ale uważam, że czasem do niektórych talii warto je stosować. Zagram sobie Pawko. Niech wykorzysta blokadę. To będzie dobry dzień. Mam nadzieję, że wykorzysta blokadę, żeby go wyciągnąć z tych blokad, dzięki czemu później te harmonie nasze będą bezpieczniejsze. Jest konnica. No niestety. To znaczy, dobrze, że wyciągnęliśmy, ale myślałem, że lidera użyję. Zagramy sobie adepta. Witalność na czas 5 tur, ponieważ mamy 5 jednostek. Ja to oczywiście mówię dla nowych graczy. Bo zapewne wyjadacze wiedzą, o co chodzi. Może zagram sobie tą płaczącą wierzbę jednak naprzód. Albo wiecie co, nawet Percivala i ten zew harmonii, to też nie jest złe zagranie. Jak będziemy mieli przeciwnika na równych, to on też zacznie się w głowę drapać, także... Mamy tutaj witalność, dwie harmonie rozstawione, dzięki czemu Kameleos jest potężniejszy. Może będzie musiał wydać następną blokadę. Jest Vilgefortz. Co za błahe zadanie. Bardzo ładnie. No dobrze, to Kameleos niech poleci. Bo jest na razie tutaj najsłabszy. Najsłabszy, to znaczy to jest bardzo mocna karta, co prawda jest za 4 werbunku. Zobaczcie, jaki ma piękny art. Uwielbiam Kameleosia. Za 4 werbunku jest naprawdę to piekielna karta. Ale teraz mamy rozstawioną tylko jedną harmonię. Przebijamy tym przeciwnika. A dzięki czemu możemy sobie później tego Kameleosia jeszcze raz na przykład rzucić, jeżeli rzucimy sobie płaczącą wierzbę na przykład naprzód. Ponieważ tajemnicę Lokwein zostawiamy na trzecią lub drugą rundę, żeby się bronić. To jest oczywiste. Ja nie lubię gridować coś, wolałbym mieć akurat coś innego. Jest Radeja. Nieskończone są tajemnice świata. Czyli wiadomo, przeciwnik gra sklepa. Teraz... Zanim klikniemy sobie Kameleosia, rzucimy sobie tą płaczącą, dzięki czemu Kameleos jeszcze raz wzmocni te karty. Minus jest tego, że nie przebijamy teraz przeciwnika, może uciec. No dobrze, to my sobie zagramy Ciaran. Jorvet nas poprowadzi. Przeciwnik ma sklepa. Jeżeli spasujemy, to on najprawdopodobniej pójdzie sobie no ze sklepem w wytrzymałość. Ale nie zagrał runicznego czarodzieja, przez co ma tylko 3 wybory. Może ma 60% na trafienie wytrzymałości. Nie mamy jak uruchomić scenariusza na razie. No i nadal nie mamy. Idziemy na długą rundę. Tak być nie będzie. Dla nas wiadomo, jest lepsza długa runda. Co my tutaj mamy z harmonią? 4 jednostki.
Jest sklep. O. Nie udało mu się, bardzo dobrze. No i przeciwnik się poddał, bo mu się nie udał sklep. Jasny gwint, ja nie rozumiem dlaczego. Przecież mielibyśmy po 7 kart w trzeciej rundzie. No ludzie. No ale dobrze. Mi to odpowiada. Vosa della Rosa. Udało nam się wygrać. No i zapraszam was do batalii o drugą rangę. No i mamy Nilfgaardu, znaczy Nilfgaardczyka. Ten las będzie waszym grobem. Mad Mr. Gwint. No tutaj gramy na trutki, bal maskowy najprawdopodobniej i inne tego typu rzeczy. Dębostworki. No chciałbym sobie je rzucić, więc sobie zachowam je. Bo dostały buffa w postaci jednego punktu siły. Ale jeżeli tworzymy obu, to można powiedzieć, że w postaci dwóch punktów siły. Jest Etriel, ewentualnie Murlega, wiadomo, z zewu lasu, jak w zeszłej gierce. Kameleoś. Wody, bardzo dobrze. Wiedźmin. To jest spoko też. Ręka wygląda bardzo dobrze. Nawet jest ciut za silna, ponieważ jest wielki dąb. Wolałbym coś mieć innego. Ale obawiam się, że później nie dobierzemy, także wolałem tak zagrać. Zaczniemy sobie, wiadomo, z wody Brokilonu. Jestem ja? Naprawdę? Czy my coś wzmacniamy? Myślę, że nie. Chociaż... Możemy wzmocnić sobie jedną. Wiecie co, bo... Tak naprawdę co? Drzewiec? I tak się sam leczy. Pikinierzy Alby, wiadomo co tam będzie. Zagramy sobie tak. Powiem wam szczerze, że czuję się bardzo silnie grając tym deckiem. Także polecam serdecznie spróbować. Na razie nic bym nie wymieniał, bo gra się naprawdę znakomicie. Może sobie zablokować flankę. No właśnie. Ja to zrobiłem na zeszłym nagraniu. Tak naprawdę. Też sobie zablokowałem flankę, bo przez to jeden ładunek otrzymujemy. A jeżeli byśmy mieli flankę, no to dwa. Zagramy, tak? Zbijemy mu to. Szkoda, że zaczynaliśmy, bo jeżeli by przeciwnik zaczynał, ja bym sobie zagrał Danem Medbach. Tutaj przeciwnik może wie, że my gramy harmonią, ale nie wie, nie spodziewa się w życiu takich kart jak drzewiec. W życiu nie spodziewa się Etriel i Murlegi. To znaczy w życiu, no wiecie. Może się spodziewać, ale raczej nie, bo nikt tego nie gra. Nie spodziewa się Brechena i podejrzewam, że Pawko Gale'a również nie. Wiadomo, scenariusza, kameleosi i tego typu rzeczy jak najbardziej się spodziewa nasz przeciwnik, ale innych, w postaci tych, co wcześniej wymieniłem, to nie sądzę. Tutaj ma niezłego drzewca. Ja sobie niby mogę pójść w oczyszczenie, ale nie będę miał Murlegi. Czy mi to pasuje? Nie wiem, szczerze mówiąc. Wiecie co? Zagram sobie najpierw Kameleosia. Chyba odpuszczę z tym drzewcem. Fajnie, że przeciwnik już oddał lidera. To mi się podoba. I dobrze by było wygrać pierwszą, żeby wyciągnąć go z Filipa. Jeżeli go gra. Jest druga blokada. Ciekawe, co też wpadło we wleki. Dobrze, zagramy sobie dębostworki. To jest niezłe, naprawdę 10 punktów to robi, zobaczcie. Ponieważ tworzy nam drugiego dębostworka.
to jest 6 i krwawienie na czas 4 tur, jeżeli cały zadziała, to jest 10 punktów. Schować z tajnymi dokumentami? Jak miło. Przebijamy przeciwnika, ale i tak sobie zagramy adepta szkoły kota. Jak w ogóle bym mógł zamknąć uszy? To głupie. 34-27. My jeszcze to możemy cały czas grać. Anna Henrietta, nieźle. Naprawdę nieźle. Jest Artfein. 34-28. Jeszcze ma tutaj fajne krwawienie. Ja gram to. Muszę chyba grać raczej. Zagramy sobie Murlegę. W następnej turze, jeżeli nam przeciwnik nie zniszczy Murlegi, zagramy sobie Etriel w jego drzewca Odyńca. No i trochę bez sensu uważam. Bo mógłby sobie spróbować zniszczyć tą Murlegę. Ludzie lekceważą właśnie to kombo, a zobaczcie, ile to punktów potrafi zrobić. Oj, Artaud. Co? Drugi? Nie masz pojęcia, co nadchodzi. Mam cię z daleka. 45-27. Dobrze, że zagrał już Artauda. Artfein mu wyleciało. To jest bardzo dobre zagranie. Za 9 punktów, za kartę za 4. Naprawdę mocne. No i nie wiem, czy tutaj już nie spasuje. Prawdę mówiąc, krasnoludzki wóz bojowy daje nam 9 punktów, bo będzie miał 7 punktów siły i aktywuje nam dwie driady. Ale jeżeli tam jest jakiś Wilgeforce, to nas przebija bez wahania. Będzie miał ten bal. Trudno. Myślę, że chyba tutaj jest czas najwyższy na pas. Może powinienem grać, może ten wielki dąb również powinienem wydać. Ale cóż. Ja chcę mieć opcję kontrolną, żeby spróbować właśnie tego Filipa sięgnąć. A umówmy się, na trzecią rundę lub na drugą, jeżeli przeciwnik będzie nas wyciągał, mamy tutaj naprawdę fajne karcioszki do tego, żeby spróbować właśnie go pokonać. I jest lider u przeciwnika, co ciekawe. Bardzo mi się to podoba. I jest truciciel. Fakt faktem, przeciwnik najprawdopodobniej ma bal. Ale podejrzewam, że nie ma odpowiedzi na nasz scenariusz. Jeżeli go dobierzemy, to naprawdę będzie wybornie. Ale nie widać go. Teraz już widać. Piękny art ma tajemnicę Lockpain. Na trzecią będzie średnio, jeżeli przeciwnik nas wyciągnie z tego. No ale ja chyba tak muszę grać. Mamy dwie harmonie. Także ewentualnie możemy właśnie uaktywnić to. Jeżeli przeciwnik spasuje... No właśnie, to co rzucić? Zobaczcie, jaki art jest tajemnic Lockpain. Widzieliście w omówieniu talii, ale jednak to jest naprawdę wyborny art, wart pokazania. Naprawdę śliczny. Dobrze, co my chcemy zagrać? Anterion to jest, można powiedzieć, podwójna asymilacja, nie asymilacja, tylko harmonia. Ale jeżeli zagrał Artauda, może mieć też Bratensa. Chyba tą Ciaran, myślę, wiecie? Chociaż to też może być odpowiedź. Jasny gwint, trudny wybór. Trzeba było zostawić jednak ten krasnoludzki wóz bojowy.
Chyba błąd zrobiłem, no ale cóż. Wiecie co? Dobra, niech będzie ten Anterion. Już trudno. Strażniczka będzie na większych rozmiarach, także zostawiam ją. No i mamy Anteriona ponownie. Jest również Pawko Gale. Tutaj oczyszczenie zapewne się przyda. Ogólnie jest bardzo soczysta ręka. Soczysta, co ja gadam. Blokada. 3 harmonie. 4 jest lidera. Ręka jest genialna. Nic bym nie wymieniał. I gramy oczywiście do tylniego rzędu wszystko, żeby spróbować właśnie... żeby spróbować, jak się to mówi, wielkiego dębu na większe rozmiary wprowadzić. Dobra, zacznę od Anteriona, co ciekawe. Albo może od tego Pawko Gale'a. Nie, niech będzie Anterion. Następnie polecą tajemnice Lockvane. Przeciwnik może teraz myśleć, że my nie dobraliśmy scenariusza. Ja lubię grać tak niestandardowo, jak zauważyliście już. Na pewno zdążyliście to zauważyć. I polecam wam również tak grać. Jest Filip. No i mamy blokadę na to. Nasycimy sobie tą Ciaran, zanim przeciwnik nam zablokuje, dzięki czemu mamy rozdzieloną tą harmonię na dwie jednostki już. Jest bal maskowy, no dobrze. Mamy jedno oczyszczenie, co jest dobre. No i tak, tajemnice Lockvane. Będzie ciekawa rozgrywka, 9 do 20. Przeciwnik karta więcej i lascej. Jest admirał Rompli, potężny, naprawdę potężny. Pewnie nam coś zmiecie. Arszenik czy to jad? Tak myślałem. Oczyszczać tego nie ma sensu, bo oczyścimy również ten tag harmonii. Zagramy więc tak. Zanosi się na burzę. Czy zagrać już dane mydba? Chyba nie jeszcze. Chociaż będzie nam chronić to więcej jednostek. Dobra, niech będzie. Stracenie z Driada Piastunka też jest bardzo dobra. I myślę, że sobie właśnie w nią polecimy. Jasny gwint, ale jest naprawdę silna ta harmonia. Wiadomo, że my to możemy przegrać, ale zobaczcie, jakie mamy fajne jeszcze karty. Jest Leto Królobójca w Admirała Rompli. O, ciekawie bardzo. Pawko ginie, niestety. Możemy sobie oczyścić tą driadę. Zawsze to będziemy mieli 2 punkty z tego. 42-38 dla przeciwnika. Łowca Van Morlehemów. Jasny gwint, dwaj admirałowie. Naprawdę mocny dek rywala. Raczej nie mamy niestety szans. No ale cóż. Jest i tak całkiem mocno. Ma 6 punktów natury, więc umówmy się, to nie są małe punkty. Jest mistrz kamuflażu, delikatnie wolne zagranie. No i zagramy sobie strażniczkę jeziora. Wiadomo, miałbym punkt więcej, jeżeli zagrałbym ją wcześniej. Straciłem chyba, można powiedzieć. Jeżeli przegramy o 1 punkt, to przez mój błąd.
bo miałbym punkt więcej z wielkiego dębu i punkt chyba więcej nawet ze strażniczki, także... Ale i tak przegraliśmy o dużo więcej, o 9 punktów przegraliśmy, ale i tak uważam, że ten deck naprawdę jest miodzio. Polecam wam serdecznie sobie go spróbować. No i cóż, nie przedłużając, ja bym nic nie wymieniał. Fajnie się grało, szczególnie ta Etriel i Murlega, której przeciwnik się nie spodziewa, Brechena również. Minusem jest to, że nie ma wyciągarki, jeżeli nie dobierzemy scenariusza. My tutaj dobraliśmy we wszystkich gierkach, ale podejrzewam, że czasem może się zdarzyć taka gierka, że gdzieś po prostu będzie dalej ten scenariusz. No nic, dziękuję wielkie za wspaniałe komentarze od was. Bardzo mi się to podoba, doceniam to. Ostatnio, aha, jeszcze momencik. No właśnie, Mikołaj Bis stworzył ikonkę, która właśnie odzwierciedla między innymi Gwinta. Na pewno sobie już ją widzieliście. Wcześniej był tylko ikonka z literą G. Teraz jest tam GH, czyli Grzesiek Hakaj. I naprawdę fajni widzowie właśnie odwiedzają mój kanał. Bardzo mnie to cieszy. Dziękuję wielkie. Trzymajcie się. Mam nadzieję, że film się podobał. Cześć.